Cześć Pawle, miło Cię znowu powitać. Co się u Was zmieniło? Widzę, że zmieniła się nazwa na Avril, ale to już jakiś czas temu. Tak, to efekt w sumie tamegorocznych targów, czyli 2023 i ten rebranding ze znanej już nazwy Brookbet PV właśnie na Avril. No zmieniła się tylko i wyłącznie nazwa. Było to troszkę podyktowane tym, że nie jesteśmy już tylko dystrybutorem modułów, generalnie instalacji fotowoltaicznych, tylko nasza oferta rozszerzyła się o całą gamę urządzeń z OZE, czyli pompy ciepła, ładowarki. Mamy tu pierwszy produkt. Tak, znaczy kolejny bym tak powiedział produkt, markowany oczywiście Avrisol, czyli nasza linia produktowa. My jako Avri wychodzimy bardzo mocno naprzeciw klientowi, czyli nasze urządzenia nie dość, że mają być bardzo funkcjonalne, to przede wszystkim wyglądać. Tutaj ideą, która nam przyświecała, była przede wszystkim funkcjonalność. Ładowarka typowa dla użytkowników końcowych, domowych, gdzie wszystko robimy z poziomu wyświetlacza. Nastawianie prądów, nastawianie czasów, obserwacja wielkości załadowania akumulatora. Oczywiście sama ładowarka ma też funkcjonalność podłączenia do aplikacji, jeżeli chcemy to robić zdalnie. Ale naszą główną ideą, to co nam przyświecało, to była jak największa prostota, jeżeli chodzi o korzystanie i używanie. Oczywiście, co warto dodać, ważne, że ładowarka komponuje się idealnie z resztą rozwiązań serii Avrisol Integra, czyli carport, w pięknym antracytowym kolorze i do tego super dopasowaną ładowarkę. No, prezentuje się ładnie i to, co mi się zawsze podoba. Czyli podchodzimy, wpinamy się, ładujemy, a jak chcemy coś z aplikacji, to też możemy. Nie musimy, ale możemy. Albo możemy po prostu. Obsługa z aplikacji nie zawsze jest taka fajna, zwłaszcza jak mamy to gdzieś w garażu, słaby zasięg. Zgadza się. Telefon się rozładował, a tu chcemy coś przestawić. Sam wiesz, nie? Bo korzystasz, ja też korzystam z samochodu elektrycznego, to były też głównie moje doświadczenia. Nie chcę kombinować, nie chcę szukać gdzieś telefonu po kieszeni. Tyle, tak? Przychodzę, chcę zmienić prąd ładowania, chcę ustawić opóźnienie czasowe. Robię to po prostu z poziomu wyświetlacza, bardzo dużego wyświetlacza, który jest bardzo intuicyjny i fajny. Jaki to moc jest? Jak, co to jest za stacja? Sama ładowarka będzie w czterech wariantach. 11 z przewodem 5-metrowym, 11 kW oczywiście mocy z możliwością regulacji. 11 z gniazdem. To będzie bardzo podobnie wyglądało. Teraz to gniazdo służy nam jako uchwyt w tym przypadku. Czyli ta jest z kablem na stałe? Z kablem na stałe, tak. Ta jest z kablem na stałe, 11 kW akurat dokładnie ten model. I oprócz tego 22 w takim samym wydaniu, tak? Czyli albo przewód, albo gniazdo. Czyli cztery takie warianty. Te cztery warianty, dobra. Mniej więcej jak to cenowo pi razy drzwi, orientujesz się? Nie mamy jeszcze tego do końca doszacowanego. Myślę, że to będzie taki odpowiednik typowej ładowarki. Takie do zastosowań domowych, myślę, że to może być około 2,5 tysiąca złotych. Jak się wyjaśni do publikacji, to tam podpiszę, jak nie, to szukajcie oczywiście na stronie Avri. Natomiast pytanko, czy to potrafi z jakimiś licznikami współpracować? Jak najbardziej. Ma wyjście RS-owe, RS485. Mamy możliwość zapięcia zewnętrznego licznika. No i oczywiście wysterowania maksymalnej mocy, aby nie dochodziło gdzieś tam do przeciążeń, jak korzystamy na odwodach. No, czyli taki load balancing chyba z angielskiego, dokładnie tak? Dokładnie tak. To z angielskiego jest nawet określane jako DLB, czyli Dynamic Load Balance, czyli możliwość właśnie regulacji, dopasowania mocy, ładowania samochodu do tego, jaką aktualnie zużywamy moc w naszym czyli budynku. Czyli tak dla niewtajemniczonych, żeby nie wybiło bezpieczników, to tak ładowarka wie, że na przykład żona włączyła żelazko i pralkę i czajnik, no i trzeba na chwilę zwolnić tak ładowanie jest samochodu. I trzeba na chwilę troszkę zwolnić, żeby nie trzeba było podnosić na nowo bezpiecznika. No, to bardzo wygodne, zwłaszcza jak ktoś ma daleko na płocie i pada deszcz. Tak, wtedy. I to jest fajna funkcja, wtedy się ją na pewno doceni. A czy możemy na przykład tak to wysterować, żeby, nie wiem, dostosowało się do mocy fotowoltaiki, czyli brało pod uwagę, ile prądu eksportujemy? W tych pierwszych wersjach na pewno nie. Myślę, że to jest jakby kolejny krok, gdzie produkt będziemy chcieli bardzo mocno rozwijać, właśnie do współpracy z naszą, w sumie też nowością, którą pokazujemy w tym roku na targach, zgłoszony do konkursu falownik, czyli docelowo w przyszłości chcemy oczywiście rozwinąć naszą gamę, żeby to całkowicie ze sobą współpracowało i myślę, że to jest nuta przyszłości, żeby mogło się już porozumiewać między sobą i falownik z magazynem, który zarządza jakby energią w naszym domu i oczywiście do tego, jeżeli dochodzi ładowarka, żeby mogło to wymieniać między sobą informacje i jak najlepiej wykorzystywać energię. Ja będę trzymał kciuki za to rozwiązanie, to jeszcze może pokaż nam falownik. No to przejdźmy zatem do falownika. Dobra, i to mamy to nowe urządzenie, tak? Tak. Co to potrafi? Co to jest? Powiem Ci, że długo czekaliśmy, może inaczej. Długo czekaliśmy my, żeby wprowadzić rzeczywiście jakieś fajne rozwiązanie dla klienta końcowego, bo jest to oczywiście falownik serii Residential, czyli dla klientów końcowych. Tu akurat widzimy model 10 kW. Co najważniejsze, nasza marka, czyli jak zwykle przetestowane rozwiązanie, więcej za mniej, czyli kompletne rozwiązanie. Do tego będzie kompatybilny magazyn, również z serii Avrisol, no i oczywiście sam falownik. Co najważniejsze i co chcemy jakby dotrzeć do świadomości klientów końcowych, to właśnie
asymetryczne oddawanie energii na poszczególne fazy. Ten falownik to będzie potrafił. I mocno zazwyczaj chcemy... na jednej fazie jest przekroczenie, a reszta jest w porządku. Wtedy trzeba na nią nie oddawać. Dokładnie na nią nie oddawać. Tu bardzo skupiamy się jakby na tej funkcjonalności, w sensie promowania tego i docierania ze świadomością tą edukacyjną do warstwy klientów końcowych. Dlaczego to ma takie duże znaczenie? W zestawie bateryjnym bardzo mocno przekłada się tam na skuteczność wykorzystania tej zielonej energii. Ponieważ w momencie, gdy rzeczywiście mamy mocną asymetryczność obciążeniową, a na przykład już nie mamy energii ze słońca, tylko mamy ją zgromadzoną w akumulatorze, to ważne jest, żeby ten akumulator skutecznie oddawał energię na poszczególne fazy, a nie przerzucał tej energii w stronę sieci, tak? Czyli dopasowywał się do tych obciążeń, które mamy aktualnie w budynku. I ten falownik jak najbardziej trzyfazowo będzie oczywiście działać. Wejście jak najbardziej trzyfazowe, on-gridowe i wyjście trójfazowe jako backupowe, dobra, pełne ale zasilanie. Czy to tak działa, że musimy się odciąć jakimś innym urządzeniem od sieci, czy powiedzmy nie, podpinamy cały dom i wszystko przechodzi przez falownik? Z tym całym domem to jest coś, co ja zawsze mocno zwracam uwagę, że starałbym się tak nie robić, bo urządzenia są jednak awaryjne i jeżeli nie mamy żadnego dodatkowego bypassa, dla mnie powiedziałbym, że to jest ryzykowne. Ten falownik przez to, że ma bardzo dużą moc, bo będziemy mogli na nim pobrać, mimo tego, że to jest dycha, będziemy mogli na nim pobrać nawet 15 kilo. Ma taką możliwość pobierania z sieci, czyli generalnie też doładowywania to baterii. Tak może, żeby uprościć, czy to może pracować jak i tylko zwykły UPS troszeczkę? Tylko może tak centralny pracować. Centralny dla domu. Może tak pracować. Jak najbardziej może tak pracować, bo przełączanie jest bezprzerwowe do 10 milisekund i pełny backup trójfazowy. Tak najprościej, jak to się tylko da. To ja chcę taki falownik. Powiem więcej. Celujemy w to, że będzie to najtańsze rozwiązanie zestawowe na rynku. Może podstawowa bateria. Tajemnicy, ile by taki zestaw kosztował z podstawową baterią? Tego na razie nie mogę powiedzieć. Rozumiem. Co mogę zdradzić, to najmniejsza możliwa bateria do działania z tym zestawem będzie 10 kWh. Czyli tak to już jest taka naprawdę dość duża bateria i to będzie jako to podstawowe ten podstawowy segment, tak? A ile można stringów paneli do tego podpiąć? O, i to bardzo dobrze, że zapytałeś, bo pojedyncze MPP trackery są dwa, z czego jeden posiada jedno wejście DC, drugi posiada podwójne wejście. Z pojedynczym wejściem potrafi obsłużyć już moduły do 20 A, a to z podwójnym wejściem do 30 A. Także jest przygotowany nawet na najnowsze moduły 210, spokojnie, równolegle, powyżej 15 A możemy podłączać dwa moduły na tym drugim wejściu MPP trackerowym. Czyli generalnie trzy łańcuchy możesz, ale musisz też zachować pewne warunki. Tak? Na stałe, bez żadnego kombinowania, każdy falownik wyposażony w certyfikowaną funkcję AFCI. Także to, jako my znowuż więcej za mniej, czyli AFCI w standardzie. Czyli jeszcze powiedz, co to jest AFCI. AFCI, to może tak tłumacząc troszkę na polskie. Tak na polski. Tak na polski, czyli możliwość wykrywania łupów szeregowych, czyli jakichś potencjalnych zagrożeń na naszym panelu fotowoltaicznym, panelu w sensie modułów połączonych gdzieś na dachu. Jeżeli dojdzie do jakiegoś uszkodzenia, przetarcia przewodu, coś tam. Tak, gdzieś ktoś próbuje nawet omyłkowo gdzieś tam coś wyciągnąć, albo jakiś jest niedostyg, generalnie zwarcia szeregowe są wykrywane przez odpowiedni algorytm i automatycznie komunikują to alarmem. I powiadają użytkownika, że coś jest nie tak, trzeba zrobić jakieś pomiary, trzeba sprawdzić przede wszystkim instalację. Dobra, dzięki śliczne. Witamy się trzeci raz. Cześć Patrycja, miło się znowu widzieć. Jesteśmy na NX-ie, kolejny raz się widzimy. Co u Was nowego? Co się zmieniło? Nie stoimy w miejscu. Jak widać, pierwsze co się rzuca w oczy, falownik hybrydowy Avrisol Synergy, premiera. Nasza nowa linia produktowa, falownik hybrydowy, magazyn energii do wykorzystania domowego. Jest to uzupełnienie już falowników, które posiadamy, łańcuchowych. No i tutaj też, co chciałam podkreślić, co jest ważne dla, powiedzmy, tego przeciętnego użytkownika instalacji fotowoltaicznych, my te falowniki dodatkowo ubezpieczamy. Co jest może takim nietypowym usługą. Czyli rozszerzacie coraz bardziej. Rozszerzamy gwarancję. Gwarancja jest oczywiście polska, podstawowa, plus samo to, że jest wsparcie techniczne i same procesy gwarancyjne realizujemy w Polsce, ale jeszcze dodatkowo, współpracując z Towarzystwem Ubezpieczeniowym, oferujemy dodatkowe 4 lata zupełnie bezpłatnie na te falowniki na start. Jest to takie ubezpieczenie od kradzieży, wandalizmu, więc myślę, że to jest fajne przy takich instalacjach gruntowych, bo na przykład tak, często... Gdzieś tak, ktoś to ma. Przejeżdżamy gdzieś, karporty. Właśnie, karporty, instalacje gruntowe, często gdzieś to stoi poza domem z dala. Falownik może kogoś skusić, więc tutaj takie ubezpieczenie dodatkowe niekoniecznie
obejmującej gwarancję. Jeszcze jakie produkty jeszcze prowadziliście? Bo słyszałem, że jeszcze więcej troszkę tego tak, jest u was jest teraz. Tak, jest więcej. No tak jak mówię, mieliśmy nasze Avrisol falowniki, teraz już są i hybrydowe, i jeszcze ładowarka samochodowa. To jako producent. Mhm. Z kolei jako dystrybutor też rozszerzyliśmy ofertę o kolejnych producentów modułów, Tongwei i Longi. Też uzupełniając jakby tutaj samą ofertę modułów fotowoltaicznych poza polskimi modułami Brookbed fotowoltaika. I tu myślę, że fajnie, żebyśmy jeszcze przeszli do czegoś ciekawego, mianowicie do architektury fotowoltaicznej. No więc to prowadź. Prowadzę. Akurat złapaliśmy na telefonie Pawła, dyrektora produkcji Brookbed fotowoltaika. Architektura fotowoltaiczna, jeżeli chodzi o Brookbed fotowoltaikę, mamy właśnie takie przęsła ogrodzeniowe, one są kompatybilne z murkami różnych producentów, wiadomo, Brookbed, na to stawiamy, ale można tutaj, jeżeli mamy na przykład już jakieś ogrodzenie z innych bloczków betonowych zbudowane, można sobie uzupełnić na przykład w wybranych miejscach o takie przęsła ogrodzeniowe. Murki od 50 centymetrów, 100 centymetrów, 60 centymetrów i 120 centymetrów. Można sobie je ładnie tutaj uzupełniać i włożyć takie przęsło. To jest akurat przyciemniane, są też transparentne, są w wersji trochę krótszej, więc można sobie dopasować do swojego ogrodzenia. Plus jeszcze zapraszam dalej. O, jest tu coś kolejne no fajnego. Właśnie. Mamy ładowareczkę jeszcze. Także możemy sobie usiąść, z fotowoltaiką. Można siadać, nic się nie stanie. Właśnie z zbudowanym modułem fotowoltaicznym. Plus ładowarka indukcyjna, więc jakby zabrakło no, baterii, zawsze można się tutaj podładować. Telefon. I też wejście USB dla osób, które gdzieś tam tej indukcji nie posiadają.